brzydka moneta, która może być droga. Proszę Państwa, rynek ostatnimi laty przyzwyczaił nas już do tego, że drogie są te rzeczy, które są pięknie zachowane. Nie musi być rzadkie, ale wystarczy, że jest stare i w pięknym stanie, a kosztuje dużo. Natomiast przed nami moneta, która no nie grzeszy urodą, jest wręcz brzydka. Z trudem czytelne napisy otokowe, słabo widoczny wizerunek po środku. Ale proszę Państwa, w moim odczuciu na palcach jednej ręki można by policzyć zbiory prywatne w Polsce, w których taka moneta jest. Jest to szóstak Zygmunta I Starego, szóstak koronny i jest to pierwszy polski szóstak. Pierwsza polska tak duża moneta, gdyż wcześniej były drobne, małe denary, a przez przynajmniej 100 lat poprzedzających emisję tejże pozycji rynek pieniężny Rzeczpospolitej wypełniały pół grosza, czyli moneta zdecydowanie mniejsza. Tutaj ładny egzemplarz z aukcji do porównania. Cieniutka, mała moneta. Tu mamy grubą, dużą i solidną. Pierwszy raz taką wybitą w 1928 roku. Proszę Państwa, emisja też ciekawą emisją jest, gdyż została wybita z wyłapanych z obiegu fałszerskich emisji na szkodę Skarbu Polskiego, pół groszy świdnickich. Pół groszy, które wyglądają praktycznie tak samo jak pół grosze koronne, tylko że na pół groszu koronnym w legendzie mamy tutaj Regis Polonie, natomiast tutaj mamy Civita i Świdnic, czyli od miasta Świdnica. Już nawet na tymże zestawieniu doskonale widać, o co tutaj chodziło w tej emisji. Proszę Państwa, na pozór tak samo wyglądająca moneta. Dla niepiśmiennych obywateli ówczesnej Rzeczpospolitej nie różniąca się praktycznie niczym. Natomiast zasadnicza różnica była we wnętrzu tejże monety, czyli tu było za mało srebra. W Świdnicy bito pół grosza, które upodobnione wizerunkowo do pół groszy polskich, wykonywane były z zdecydowanie gorszego srebra. Proceder bardzo prosty. Powiedzmy, nie pamiętam dokładnie, jakie były relacje w próbie metalu, ale wystarczyło, powiedzmy, przywieźć z Polski 100 właściwych pół groszy i w świdnickiej mednicy powstawało z nich, powiedzmy, 150 czy 200, które wwożone do Polski miały teoretycznie taką samą siłę nabywczą, ale już można było kupić dwa razy więcej, bo było ich dwa razy więcej. Proszę Państwa, proceder haniebny działał na szkodę Skarbu Państwa, więc wyławiając te pół grosze z obiegu, nie rafinowano tego srebra do czystego, tylko właśnie z takiej próby, z jakiej one były, zostały wybijane dwie pierwsze polskie bardzo duże monety. Szóstak koronny, 1528 rok i obecny również na tej aukcji, również dla osoby nieobeznanej z tematem brzydkiem, trojaki. Moneta troszeczkę mniejsza średnicą i przede wszystkim wyraźnie cieńsza. Wagowo odpowiednio dostosowana, czyli połowę szóstaka. I w tej chwili na aukcji mamy niesamowity komplet, gdyż rzadko w którym zbiorze obecny jest taki trojak. Mało jest zbiorów, gdy są obydwie podstawowe odmiany tego trojaka, które na awersie są takie same, a na rewersie mają w różne strony skierowane głowy orły. Tu wyraźnie widoczna w otoku data 1528. Proszę Państwa, natomiast taki zestaw, taka trójca, to już jest olbrzymia rzadkość. Tak duży trojak był tylko w 1528 roku. Później trojak zdecydowanie się zmniejsza, ale jest też bity z srebra wyższej próby. To nawet już widać po kolorze, ale polski trojak wygląda później już tak. A tu mamy te pierwsze właściwe 1928 roku. Jeszcze dla porównania możemy wziąć jakiegokolwiek grosza tego okresu. To jest grosz. Mniej więcej ten sam okres, 27-28 rok, tu mam 527. Taka mniejsza, przede wszystkim cieńsza, no i przede wszystkim wykonana ze srebra. Lepszej próby niż te wykonywane z przetopionego srebra z pół groszy świdnicki. Także tutaj mamy doskonały łącznik. Pół grosza świdnickiego na aukcji aktualnie nie mamy. Moneta pospolita, dostępna za
kilkanaście złotych w internecie. Natomiast te trzy tutaj leżące pozycje olbrzymiej rzadkości i bardzo ciekawe historycznie. Przyjrzyjmy się jeszcze tylko szybko, jak wyglądają. Tutaj niedobicie centralnie, czyli słabo wybity środek, słabo widoczne wyobrażenia królewskie. Tutaj być może była za cienka blacha, być może za mały docisk stempla. Generalnie bardzo ładnie odbiły się napisy otokowe. Centralnie król słabo. Co za tym idzie? Również nie dopchnęło tego srebra wyobrażenia na drugiej stronie, więc i orzeł słabo wybity. Dodatkowo tutaj stara rysa, moneta w dość ładnej, szarej patynie. Jej krewniak z orłem w drugą stronę, zdecydowanie rzadsza odmiana, gdzie orzeł patrzy tak, a tutaj to jest pospolitszy typ. I proszę Państwa, tutaj dla odmiany bardzo ładnie wybity centralnie. Być może grubsza blacha właśnie była centralnie, jak trafiła pod stempel, w efekcie dobrze wypełniła wyobrażenia stempla z tej strony, co musiało również zaowocować dobrym wyobrażeniem królewskim na drugiej stronie. Słabiej natomiast odbiły się napisy otokowe, co widoczne też po obu stronach. I rzadkością dla monet tego okresu jest proszę Państwa, to, żeby one były równo po całości dobrze wybite. Tutaj przyzwoity egzemplarz bez jakichś uszkodzeń na powierzchni, wyraźniejsza drobna, niegłęboka stara rysa, tutaj jakieś małe obkruszenie. Moneta w nierównomiernej patynie, ale jak na ten typ ponadprzeciętna sztuka. Jeszcze raz przyjrzyjmy się szóstakowi. Tutaj nie mamy do czynienia może z typowym niedobiciem, ale jednocześnie widzimy, jak po całości ta moneta jest płytko bita. I proszę Państwa, chyba przyczyny tego należy szukać w ówczesnej technice mędniczej, niedostosowanej do wybijania tak grubych, porządnych monet. Czyli jeżeli mincerze przez dziesiątki lat pracowali w mennicy nad biciem malutkich, cienkich półgroszków, to tutaj wybicie czegoś takiego było dla nich pewnie nie lada wyzwaniem i ten warsztat musiał być dopiero doskonalony. Atrakcyjny zestaw na aukcji już w sobotę od godziny 10, 6 czerwca. Serdecznie zapraszamy Państwa.